Kocham sanktuarium miłosierdzia Bożego. Remontujemy, bo miłujemy. Kolejne nasze spotkanie w cyklu naszych audycji remontujemy, bo miłujemy. Już od jakiegoś czasu w różnych parafiach, przy różnych kościołach w Polsce i za granicą organizowane są różne festyny, różne bale. To z okazji świąt. Czy jubileuszy, najczęściej przy okazji wspomnienia patrona danego kościoła, czy też świątyni. Również przy naszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kisboro odbywały się zawsze i festyny, a także przy Domu Polskim Syrena bale. Tym razem z racji na pandemię nie jest to możliwe, ale będzie organizowana loteria. A loteria fantowa, loteria z nagrodami zawsze cieszy nie tylko najmłodszych, ale i starszych. Towarzyszą temu bardzo wielkie emocje, bo można wygrać ciekawe nagrody, o nich jeszcze później powiemy. O tym, co to za loteria i jak można nabyć losy, opowie pani Gosia Moszczeńska. Witam serdecznie. Miło spotkać się i z księdzem, i ze słuchaczami. No, ja jestem członkiem Funduszu Remontowego. To nikogo nie zdziwi, że będę rozmawiała o tym. Jak, w jaki sposób chcemy zebrać jeszcze dodatkowe fundusze. No pierwsze dwa miesiące były bardzo radosne, dużo wpłynęło, a myślę, że teraz loteria pomoże nam jeszcze dobrać dodatkowe fundusze i ucieszyć naszych wszystkich zamkniętych w domach przez ten COVID stałych bywalców naszego sanktuarium. Bilety będą sprzedawane od 1 października do 21 listopada. I można je nabywać albo bezpośrednio osobiście w sanktuarium księdza Kamila, co w czasie obecnych restrykcji może być bardzo utrudnione, poprzez wysyłanie e-maila na adres i to jest dms, ja powiem po polsku maupa.cam.cam.org i kropeczka au. Ten adres jest na naszym Facebooku, to można go znaleźć. I wysyłamy tego maila z informacją, z, o, z intencją kupna biletów. Zostanie odesłana odpowiedź, jak uiścić opłatę, na jakie konto, w jaki sposób, i po uiszczeniu opłaty bilet zostanie przesłany pocztą. To jest chyba najbardziej takie praktyczne w tym okresie, teraz naszego odosobnienia i zamknięcia, szczególnie w ograniczeniu 5 kilometrów podróżowania. No, można skorzystać również z telefonu i udzielić księdzu informacji na plebanii, to jest 9701 6071, to jest księdza naszego, lokalny telefon. O następną formą można kupić bilety płacąc gotówką u upoważnionych przedstawicieli sekcji finansowej. I tu podam główny kontakt do Małgosi Kis, ona jest szefową sekcji funduszu remontowego. I jej mobile jest 04, o, 0404 612 961. I ona, ona koordynuje całą akcję sprzedaży. Losowanie odbędzie się 22 listopada o godzinie 10 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Muszę przypomnieć, że to jest uroczystość Chrystusa Króla, którą zawsze spotykaliśmy się. I mieliśmy piękne pikniki, mieliśmy barbecue i, i, i piękne procesje, to była, bo to jest święto patronalne naszych księży i sióstr posługujących w świątyni. Msza będzie nadawana online przez YouTube DMS Kisboru Aust... i wszyscy szczęściarze, którzy wylosują nagrodę tego dnia będą poinformowani o wygranej przez telefon. No, nie muszę mówić, że zakup większej ilości biletów zwiększa ogromnie szansę na wygraną. Oczywiście, cały dochód z loterii wspiera fundusz remontu dachu. Wszystkie szczegóły, o których ja w tej chwili mówię, są zamieszczone na Facebooku naszego sanktuarium, co jest DMS Kisbora Australia. Polecam w ogóle tę stronę na Facebooku, bo tam są informacje na bieżąco, nawet dotyczące otwarcia kościoła. Także to, są, to, są, to jest ta strona takiej komunikacji z księżmi. No a wszystkich słuchaczy, co mogę zrobić? Tylko zachęcić do zakupowania jak największej ilości biletów i popierania tej akcji i do udziału w naszej loteriach. Mam nadzieję, że dotrzemy do jak największej ilości osób, że poprą nas nie tylko nasi stali bywalcy sanktuarium, ale również ci którzy, którym ta świątynia jest dla których jest bardzo ważna. A wydaje mi się, że tak jest to chyba taki kościół symbol tej polskości naszej wielkiej, bo przecież ta Faustyna Rozeszła ta wieścia z Faustyny, rozeszła się po całym świecie, i my jesteśmy tym messengerem tutaj, który do, musi dotrzeć też do. do I Polacy powinni te, z tej świątyni być dumni, I w związku z tym musimy ten dach, czyli jak to było, remontujemy, bo miłujemy. Wiemy już, jakie są zasady nabywania losów na loterię. Ale o samych nagrodach, bo są bardzo kuszące, atrakcyjne, opowie ksiądz Kamil Żuczyński, rektor naszego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kizłoro. Szczęść Boże! Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Radosnego dawcę miłuje Bóg, przypomina nam święty Paweł. Chcieliśmy tej radości dodać także naszym ofiarodawcom, dobrodziejom. Stąd pomysł na loterię, która będzie nie tylko okazją, by wesprzeć remont naszego dachu, ale także by wesprzeć naszych rodaków, którzy od wielu miesięcy nigdzie nie byli, siedzą w domach i czekają, by, by troszeczkę skorzystać z wolności. Stąd pierwsza nagroda w tej loterii, zatytułowanej Tropical Holiday, to wyjazd dla dwojga. Pięć nocy w Bay Village Resort w Kens to pobyt o wartości 4650 dolarów. W czasie tego pobytu zagwarantowana jest wycieczka po Kens, wycieczka do Kurandy, całodniowa wyprawa, rejs na wielką rafę koralową, wyprawa do lasu deszczowego na północ od Kens, jeszcze dalej niż Port Douglas w stronę. Cape of Tribulation. Także całodniowa wyprawa w góry, gdzie będzie można podziwiać wspaniałe wodospady tej tropikalnej części Australii. Także bardzo ciekawy wyjazd, myślę, i atrakcyjny dla dwojga. To główna nagroda w tym losowaniu za 100 dolarów. To jest ta pierwsza loteria. A mamy jeszcze drugą, również atrakcyjną. Co możemy o niej powiedzieć? Druga loteria to także szansa na odrobinę radości. Pierwsza nagroda to voucher wa wartości 1000 dolarów na paliwo, także będzie okazja trochę zjeździć w okolice Melbourne. Druga nagroda to okazja na rodzinny wyjazd z trzema noclegami nad oceanem w South Gippsland w wartości 660 dolarów. Trzecia nagroda to szansa na poważne zakupy w Bunnings za 500 dolarów, a czwarta nagroda to wspaniała kolacja w gronie rodzinnym, gronie przyjaciół w Lobster Cave wartości 300 dolarów. I ostatnia nagroda to pomysł na kolację dla dwojga w naszej kluska-restaurant wartości 100 dolarów. Losy na pierwszą loterię są w cenie 100 dolarów, a tej drugiej właśnie wspomnianej 50 dolarów. Bardzo atrakcyjnie brzmią te nagrody, to jest bardzo zachęcające. Co, co możemy zrobić, chyba tylko zachęcić naszych parafian i przyjaciół do nabywania tych losów? Myślę, że życzyć radości, bo szanse na, na wygraną są duże, nagród jest kilka. I pamiętajmy też o tym, że każda, każdy zakupiony los wygrywa, bo jest wsparciem remontu naszej świątyni Miłosierdzia Bożego. To, co powiedział ksiądz Kamil, powtórzmy, każdy los wygrywa, bo nawet jeśli ktoś nie otrzyma głównej nagrody, nie uda mu się ją, jej wylosować, to na pewno każdy, każdy grosz z zakupu losu idzie na remont naszego dachu, więc jest wygrany. No oczywiście, no a poza tym jak ktoś wygra na przykład ten tropikalny holiday, to jest zawsze może scedować na swoich młodych wnuków, czy prawnuków, czy, czy nawet dzieci, którzy pojadą na romantyczny taki urlop. No a, a, ale oprócz tego jest wydaje mi się, że... Yy, Ważniejszy jest udział w tej loterii niż te wygrane. Wygrane to jest motywacja, żeby wziąć udział. Remontujemy, bo miłujemy. Święta Jadwigo, prosimy o Twoje wstawiennictwo u Boga w sprawach naszej świątyni, jak również wszystkich tych parafii, które stoją przed wielkim zadaniem budowy lub remontu Kościoła. Dodaj nam sił, uproś Boże błogosławieństwo, abyśmy to dzieło potrafili ukończyć na cześć i chwałę Boga i na pożytek całej naszej wspólnoty. Miłosierny Panie, niech ta, która była fundatorką wielu wspólnot parafialnych i kościołów, czuwa nad nami, niech nam przewodzi w wierze, niech jej życie przyświeca nam przykładem, abyśmy mogli wciąż wzrastać w jedności z Tobą i między sobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Święta Jadwigo Śląska, módl się za nami. I niech ta modlitwa towarzyszy nam każdego dnia. Upraszajmy wstawiennictwa świętej Jadwigi, by pomogła nam dokończyć dzieło remontu dachu naszego kościoła, bo ten kościół przecież bardzo kochamy. Każdy może powiedzieć: Kocham sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kochan, sanktuarium miłosierdzia Bożego.